Nie mogę, panie Elizo! Już nie mogę, błagam! Puchro! Zdechlak z pana, panie cułku! Umrę, zaraz umrę! Od chodzenia po lesie nikt na razie nie umarł. Doktor Wałaszewski potrafi godzinami spacerować po tym samym Lasku Wolskim i ani piśnie. A mnie po prostu nogi odpadają. Błagam, panie Elizo, skończmy z tym. Nie! Będzie mnie miała pani na sumieniu. Nie umiera się tak łatwo z byle czego. Konam! Konam z wyczerpania. Cia majda z pana słowo honoru. Niech pan się weźmie w garść, panie cułku. Ja jeszcze jestem młody. Niech pan wreszcie będzie mężczyzną. Nie chcę być mężczyzną. Nie umiem. Gajowy marucha potrafi przeczołgać się z rana wzdłuż i wszerz całego Lasku Wolskiego. Dlaczego gajowy to robi? Dla sportu oczywiście. Słowo honoru. Nawet Cypis, w końcu pana rówieśnik, także biega i skacze jak najęty. Jest silny i sprawny. Ja też kiedyś byłem silny. Kiedy? Przedtem. Kiedy przedtem? Słowo honoru. No przed tymi spacerami. Tak, człowiek, panie cułku, powinien spacerować i spacerować. Nic tylko spacerować. O, już się panu cera poprawiła. Mam sieńce pod oczami. To z wyczerpania. Nikt nie spaceruje 7 dni bez przerwy. Poza panem. O chlebie i wodzie. Na luksusy nas nie stać. Bez snu? Mężczyzna nie sypia. W każdym razie nie tak często i długo. A doktor Wałaszewski sypia. Ale krótko i rzadko. Czasem całą noc nie śpi i dobrze. Słowo honoru. I te grzyby, Boże. Co tam? Nic. Panie Elizo, kocham panią. Cicho. Co pan tam ma? Muchomora. Brać go? Naturalnie. Mamy ich cały wór. Nie szkodzi. A po co nam tyle muchomorów, panie Elizo? Zobaczy pan, tego też brać. Ja jakiś wynięty. Dobry, nie dyskutować mi tu słowo honoru. Ale może robaczywy? Robaczywy muchomor. Pan zidiocioł, panie cułku. Boże, jak pan się cofa w rozwoju. Bo ja myślałem... Niemożliwe, myślał pan. Ja sobie myślałem... Co? No niech pan wykrztusi. Ja myślałem sobie, że ja już, panie Elizo, przestałem myśleć, kiedy pani jest obok mnie. Nie rozwalnia od obowiązku myślenia. Sama pani obecność, tak droga i tak bezcenna, tak pożądana, a jednocześnie ulotna, tak realna i namacalna, a z drugiej strony tak skrzydlata. Ho, ho, poeta się znalazł. Poeta, tylko głowa nie ta. Śmieszne, prawda? Nie, słabe. Ale ma pani rację, słabe. A co słabe? No co słabe, panie cułku? Już nic nie wiem. Ja nic nie powiedziałem. Ja panią, panie Elizo, jak najbardziej, jak najsłuszniej i jak najprawdziwiej z całego mojego serca, z całej mojej młodej duszy. Cicho! Tego też brać. Strasznie jadowity. Dlaczego? No cały w kropkach. Te są najstraszliwsze. Trup na miejscu, prawda? 2, nawet 3 trupy, głuptasie. No, albo i 4, prawda? Nie, 4 w żadnym wypadku. Zresztą zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, prawda? Aha. Jak to zobaczymy? No, ugotujemy w 7 wodach i zjemy. Będziemy się trójcelowo? Pan będzie jadł. A dlaczego powiedziała pani będziemy? Nie nabierze mnie pani. Oj, powiedziałam tak w przenośni, tak się mówi. Na przykład matki tak mawiają do dzieci. A teraz zjemy papu, syneczku i tak dalej. Mówiąc zjemy, miałam tylko pana na myśli, słowo honoru. No, domyślałem się tego. O, jaki pan domyślny. Po kim pan to ma? Nie wiem. A tego pan, niech pan nie bierze, nie. Po co nam kurki? Nie zwariowałam na razie. Wiem. Chce się pani mnie pozbyć. Ja tego nie powiedziałam. A chce mnie pani zgładzić? Niech. Aby następnie związać się z kimś innym. A z kim na przykład? No z kim? Z gajowym. Na pewno z gajowym maruchą. Ja? No chyba nie ja, prawda? No chyba nie. Raczej nie. Nie jest pan jednak bez szans. A co pani ma na myśli? Muchomor. Podobno wikingowie jadali ugotowane w 7 wodach muchomory. A wikingowie to chłopy jak dęby. Podobno jadali ich sporo. Podobno dawało to im siłę i męstwo.
A może to były plotki, pani Elizo? Może to legendy, podania ludowe? Może, może. Cicho, słowo. Kiedy już pan Sułek podjadł do syta, pani Eliza wraz z Gajowym Maruchą rozpoczęli natychmiastową obserwację chłopaka. Gajowy twierdził, że jego zdaniem na dwoje babka wróżyła. Jeżeli umrze, mówił Gajowy, to znaczy, że to była tylko legenda z tymi wikingami.